Więc w ostatnim czasie chodziłaś po lekarzach, żeby sprawdzić, co się dzieje z tym okiem. I mam pytanie do ciebie, co sądzisz o przyjmowaniu pacjentów poza kolejką i poza godzinami pracy? Bo ostatnio się o tym mówi dużo w sieci, że wielu lekarzy stosuje taką praktykę. Tak, czytałam pewien nagłówek, więc chyba wiem, o co ci chodzi. Ja nigdy nie spotkałam się z taką sytuacją i uważam, że wszyscy oczywiście powinni być traktowani po prostu tak samo. Tak mi się wydaje, że tak powinien wyglądać świat. Okej. I na koniec mam jeszcze pytanie o walentynki. Wiem, że walentynki planujesz spędzić w rodzinnym gronie. Jakie masz w ogóle podejście do tego święta? Czy ono jest w ogóle dla ciebie istotne? Uważam, że miłość jest bardzo ważna i tutaj patron Święty Walenty tego święta jest też postacią bardzo ciekawą. Ostatnio w pytaniu na śniadanie mieliśmy taki temat różni patroni miłości. Też mnie bardzo zaciekawił, bo rzeczywiście w historii tych świętych, którzy opiekują się miłością, dla jednych jest patron, dla tych, którzy na przykład już są w związku małżeńskim przez dłuższy czas, jest taka osoba święta, dla tych osób, które jeszcze poszukują tej drugiej połówki, jest taka. To jest bardzo ciekawe i kiedy się patrzy na ich życie, dlaczego zostali świętymi, jest bardzo interesujące, więc tak popatrzyłam na to święto troszeczkę z tej innej perspektywy i jakoś tak mnie zupełnie to wciągnęło, a miłość jest piękna i życzę wszystkim miłości. Jest bardzo trudna też w pielęgnowaniu, więc życzę wszystkim pięknego dnia walentynek i uśmiechajmy się do ciebie. Niech ta miłość po prostu zawładnie światem, bo tak Dokładnie. Tego bardzo potrzebujemy. Więc przyjemne święto, czemu nie?